z księgi Genesis, pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Wtedy rzekł Bóg do Noego: wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. Wprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pładzające po ziemi. Niech zarodzą się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. Wszedł więc Noe z synami swoimi, z żonami i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy. Ach, wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. Po potopie żył Noe 350 lat. Noe żył więc 950 lat i umarł. Wielka tajemnica duchowa jest schowana w Ewangelii Chrystusowej, w której są schowane wszelkie tajemnice i skarby. I zakonem duchownym jest: dzieci, słuchajcie rodziców swoich, bo to jest sprawiedliwe, bo to jest napisane: czci ojca swego i matkę swoją. I to jest przykazanie pierwsze z obietnicą, aby ci się dobrze wodziło i abyś długo żył na ziemi. Jest wiele duchownych zakonów w Ewangelii i jak człowiek je rozróżnia i zrozumie je, i zrozumie moc, którą mają w sobie, wtedy przemienia się życia ich, jego w naturalnym poziomie, ale szczególnie na duchownym poziomie. Jednym z tych zakonów jest: czci ojca swego i matkę swoją, abyś się troszczył o nie, o nich, o swoich rodziców, bo to jest przykazanie Boga. I która ma obietnicę w sobie. I obietnica jest, że czynna, jak czcisz ojca swego i matkę swoją, wtedy Bóg wszystko czyni, że wszystko dzieje się dobrze w twoim życiu. I w dodatku będziesz miał zdrowie i będziesz długo żył na ziemi. Oczywiście te przykazanie Chrystus dał nam w Nowym Testamencie na koniec wieków, ale jednak od początku i w dodatku od razu po tych nowych rzeczach, które uczynił Bóg i zniszczył ludzkość z powodu grzechu poprzez znajdując Noego sprawiedliwego, doskonałego, który chodził razem z Bogiem. I główną cechą Noego było, że był posłuszny w Słowie Bożym, pomimo że nie rozumiał jego, bo nawiedził go Bóg i powiedział mu, że ja zniszczę zupełnie
wszystko na ziemi i dlatego zbudujesz arkę i jak zakończysz ją, wejdą wszyscy, którzy uwierzą w moje słowo, które będziesz ty głosił i będą zbawieni. I naprawdę 120 lat budował arkę z główną cechą, że we wszystkim był posłuszny Bogu co do budowy tej arki. I Bóg wypełnił swoje słowo. Jak zakończył arkę i weszli naprzód weszli 8 dusz weszło do arki. Drzwi były otwarte i Bóg poprowadził wszystkie zwierzęta, pary, aby zachować życie, które Bóg stworzył. Przeminął jeden rok. Noe wyszedł. Wszyscy, którzy byli razem z nim, wyszli na zewnątrz i Bóg dał im obietnicę, stwarzając tęczę, przymierze, mówiąc, że nigdy już nie zniszczę wszelkie ciało poprzez potop. I teraz zaczyna się nowe życie. Z 8 osobami. Nowe życie. Noe, jego żona, Sem, Ham i Jafet, 3 synów jego i 3 żony ich syn, jego synów. Nowe życie. Nie mają doświadczenia, jak mają iść w tym życiu. Nie mają prowadzenia, jak mają chodzić w tym życiu, ale prowadzenie Ducha Świętego jest w nich. I to jest najważniejsza rzecz. Bóg dał im zrozumienie. To był głos Boga. Sumienie jest głos Boga w człowieku. Może upaść Noe? Tak, może upaść Noe. Bo nie jest doskonały? Jest doskonały. Dawid nie był według serca Boga? Był. I wpadł w straszny grzech. Przeteczeństwo, zabójstwo i cudzołóstwo. I Noe zrobił wino, napił się i upił się. I upicie gdzie go poprowadziło? Że był goły. I gołość było poza Słowem Bożym. Bo jak Bóg ich wyprowadził z raju, przyodział ich w ubranie. I wpadł w gołość Noe, w przekroczenie. Gołość nie podoba się Bogu. Diabłowi się podoba i światowi się podoba gołość. I od tego momentu zaczyna się poróżnienie synów Noego. I Ham, najmłodszy syn, zobaczył go. Zobaczył jego grzech, jego nagość, ojca swego. Razem i powiedział o tym grzechu, objawił ten grzech. Dziwna rzecz. Nie miał szacunku do swego ojca, tak go poprowadziło jego sumienie.
czyli sumienie jego, jest pokazane, że jest zepsute. Powiedział to swoim braciom. Jego bracia z innym sumieniem wzięli nakrycie, nałożyli je sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego. Nie objawili swego ojca i nie zobaczyli gołość swego ojca. Zakryli ten grzech. A my wiemy, że Chrystus mówi nam, że miłość pokrywa obfitość grzechu. I nie tylko innych, ale i nas. W jaki sposób? Bo jak ja objawiam grzech i widzę ten grzech, wtedy staję się współuczestnikiem grzechu z jednej strony, a z drugiej strony raduję się co do grzechu drugiego, a po trzecie i najważniejsze jest, że nie przebaczam to, co Bóg stara się przebaczyć. Bóg stara się znaleźć sposób i w dodatku apostoł Paweł mówi, że dobroć Chrystusowa doprowadza nas do upamiętania. Stara się Bóg znaleźć sposób, aby doprowadzić nas do upamiętania, bo nie chce śmierć grzesznika, ale chce upamiętanie, aby żył. Sem i Jafet podjęli więc dobrą decyzję. Przykryli nagość ojca swego, nie objawili tego grzechu, tej nagości, schowali ten grzech i w taki sposób uczcili Noego, który był sługą Bożym. Noe, który mógłbym powiedzieć dzisiaj, że był dzieckiem Bożym, ale szczególnie wychwalili Boga, bo serce ich były według serca Boga, który nie chce śmierć grzesznika. Chce go doprowadzić do upamiętania, aby go zbawił. Wie bardzo dobrze Bóg, co to znaczy piekło. My nie wiemy. Jakbyśmy wiedzieli, co znaczy piekło, wtedy i my byśmy byli nie tak, jak byśmy byli, ale i byśmy się modlili i byśmy się starali za wszystkich innych, aby nie byli tak, jak są. Te działanie będzie miało zupełny związek z przyszłością, bo Bóg jest dobrotliwy, cierpliwy i sprawiedliwy. Noe więc jak obudził się po upiciu, dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn i zasmucił się. Zasmucił się szczególnie za jego syna młodszego. Uradował się szczególnie za dwóch starszych. I Noe ma Ducha Bożego. Tak jak Noe zasmucił się za dzieło Chama, tak Bóg smuci się za dzieło człowieka, który nie przebacza, który nie ma cierpliwości, który nie zostawia, który nie pokrywa, nie chowa, nie przykrywa. Grzechu ludzkiego, który się upamiętał. Bo być może Noe się upamiętał, jak doszedł do siebie. I z duszy Noe wyszedł głos Boga. Hanan, syn, który współuczestniczył. Syn Chama, który współdziałał w działaniu, niech będzie przeklęty. I mógłby też powiedzieć, że nie zrobił coś strasznego, nie zrobił jakiegoś wielkiego grzechu i był sprawiedliwy i skontrolował grzech ojca. Ale Bóg się nie patrzy w taki sposób. Bóg ma oczy cierpliwości. Ma Bóg przebaczalności. Jest miłosierny, jest litościwy.
Przeklęty niech będzie Kanaan. I będzie sługą swoich braci, sługą sług braci swoich. I to jest coś strasznego. I z zupełnym proroczym słowem Bóg kontynuuje i mówi o Sema i Kanaan, o Jafetowi, o błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema. Wie, że Sem będzie dla szczególnego dzieła, które mu objawi Bóg, bo jest to Bóg objawień. Nie może człowiek tego ujawnić. Bóg objawia tym, którzy mają dobrą przyszłość, dobrą teraźniejszość i jeszcze lepszą przyszłość od Pana. Błogosławiony Pan Bóg Sema, a Kanaan będzie sługą Jego. Prorokuje o niewolnictwie. I w dodatku wszyscy oni byli prowadzeni przez Boga, przez błogosławionego Boga. Ale i o Jafetowi też ma dobry plan Bóg. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką. I najważniejsze, niech zamieszka w namiotach Sema, czyli doprowadzi go do wiary do Boga, tak jak naprawdę się stało. Ale jednocześnie o Kanaan będzie też i jego sługą. Trzech braci, błogosławionego ojca, trzech braci, którzy zostali przekonani poprzez świadectwo i zwiastowanie sprawiedliwego Noe, że Bóg wyleje wodę i wypełni się cała ziemia wodą. I do tamtego czasu nie widzieli nigdy deszczu i wszyscy potoną, oprócz tych, którzy będą w arce. Trzech zbawionych, błogosławionych w arce. O jednym Bóg prorokuje, że mu się objawi. Drugiemu Bóg prorokuje poprzez sprawiedliwego Noego, że rozszerzy jego granice i on pozna Boga, któremu się Bóg objawi, a najmłodszemu i w ciągu dalszym, że będzie sługą sługów, że będzie przeklęty. Bóg niech nas zachowa, bracia umiłowani, abyśmy podejmowali dobre decyzje. Bo nasza przyszłość jest w naszych rękach. Nasza przyszłość jest zależna od naszego serca i od decyzji Ducha Świętego. Nasza przyszłość jest zależna od naszych uczynków. Bóg niech nas zachowa. I abyśmy poróżniali z wielką uwagą duchowne zakony Ewangelii Chrystusowej, których nikt nie może przekroczyć. Nikt. Bo są napisane poprzez Ojca, poprzez Syna w Duchu Świętym. Tam. Dokładnie tam, w tym poznaniu przychodzi Bóg i mówi nam: bój się Pana, Pana Boga swego i przestrzegaj Jego przekazań. Tam jest wywoływany bogobojność w człowieku. To jest tajemnica wielkiego błogosławieństwa bogobojnych Pana. Bo wie bogobojny Pana, że Bóg jest święty,
że Bóg jest litościwy, miłosierny, ale i Bóg jest też ogniem trawiącym. I ogniem trawiącym nie dla grzeszników, których kocha i chce, aby powrócili. Ogniem trawiącym dla tych, którzy oskarżają, skazują i sądzą. Ogniem trawiącym nie jest dla marnotrawnego syna, który powrócił i upamiętał się, ale jest ogniem trawiącym dla starszego syna, który nigdy nie wszedł do radości swego ojca, do radości Pana. Dlatego umiłowani w Panu, Bóg mieszka ze skruszonym w sercu. Co znaczy skruszony w sercu? Który miłuje się, który kocha, który przebacza, ale i w uniżonym w duchu. Co znaczy uniżony w duchu? Który może i może przyjąć i przyjmuje z miłością jeden drugiego. I dlatego Bóg patrzy się z przychylnością na człowieka, który ma ducha uniżonego, serce skruszone i drży przed Jego Słowem. Drży przed Jego Słowem. Bóg patrzy się z przychylnością i dzisiaj, umiłowani bracia i siostry, poprosimy Boga, aby dał nam ducha uniżonego, serce skruszone, abyśmy drżeli przed Słowem Bożym, aby Bóg przyszedł blisko nas z przychylnością, aby otworzył swoje serce i aby wylał swoją miłość w nas poprzez Ducha Świętego, aby była czynna obietnica Pana, że będę Cię błogosławił Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary.